I rozmawiała z pastorem i on z nią mówił o jej różnych rzeczach. I tak naprawdę nie mieli jakiegoś rozwiązania. I on się modlił z nią i poszła do domu. I w nocy miała sen. Przypomniało jej się jakby z dzieciństwa pewna historia. A ta historia była taka, że kiedyś jak była małą dziewczynką, to pływała w rzece i jakiś dwóch nastolatków podpłynęło do niej i ją molestowali. I ona tak się zradziła, wtedy nawet mówiła, że nigdy więcej nie dotknie mężczyzny. I ona wyszła za mąż i miała problemy przez lata. I ona przyszła do pastora i powiedziała mu to. I modlili się o to i zgromili to. Jakby odcięli przeszłość. I od tego momentu była zmiana. I ja wierzę, że czasami są takie momenty, że trzeba wrócić do tego miejsca, bardzo wyraźnie powiedzieć, co to się wydarzyło, jakoś odciąć się od tego, żeby móc normalnie żyć. Ostatnio byłem w Iławie, tam była też taka sytuacja, rozmawiałem z jedną z sióstr i ona powiedziała, że jak była młodsza, czy dużo młodsza, miała nawet już wyjść za mąż, poznała swojego przyszłego męża, ale miała taką przypadłość, że bardzo często się bardzo źle czuła, taką miała, słabo się czuła. Nawet mdlała. Jakieś wzruszenia, to po prostu zaraz krzesło, mdlała się, przewracała. I to było tragiczne. I ona mówi, że nawet tu już mąż przychodzi i się starać o jej rękę, a o jej słabo. I co chwilę tam jakieś takie sytuacje. Mówiła, po prostu komiczna sytuacja. Ale kiedyś, lata temu to było, przyjechał pastor Milewski, był tu u nas, przyjechał do Iławy. Wiele lat temu. I z nią rozmawiał i siedzieli przy stole i ona mówi mu o tym i mówią, bo to jeszcze jej rodzice byli, mówią, że nasza córka ma takie sytuacje. I on tak się odwrócił do niej i powiedział, słuchaj, czy kiedyś miałaś kontakt z okultyzmem? A ona mówi, nie no coś ty, absolutnie. Powiedziała, nie, nie, nie. I dalej jedli kolację. Jak jedli kolację, nagle ona sobie przypomniała, że jak była na studiach, to koleżanki ją zaprosiły do pokoju i wywoływały duchy. Jeden raz to było. I on mówi, i ona to powiedziała, mówi, wiesz co, przypomniałam sobie. Kilka lat temu byłam na studiach i koleżanki mnie zaprosiły na wywoływanie duchów. On mówi, to jest to. On mówi, no ale co to ma wspólnego? Zaczęli się modlić i zgromili to. I ona dzisiaj ma trzy córki, które dwie skończyły studia, jedna studiuje i od tego momentu nie miała żadnych kłopotów. Ja wierzę, że czasami są takie sytuacje, że trzeba rozprawić się z przeszłością. Po pierwsze, to jest kwestia taka, czy my rzeczywiście chcemy. Po drugie, poszukać tego powodu, rozprawić się z tym i normalnie funkcjonować. Przeszłość w żaden sposób nie może i nie powinno mieć wpływu na nasze życie i na naszą teraźniejszość. Drugim kwestią to jest po pierwsze to, że trzeba się wrócić czasami i jakiś problem raz i definitywnie rozwiązać, dlatego że czasami ze starego życia coś się może ciągnąć i może być nieodcięte i może być jak ogon albo jak lina, która nas trzyma przed tym, żeby służyć Bogu na 100%. Ale druga kwestia to jest też czasami brak wybaczenia i właśnie trzymania się koniecznie przeszłości, bo ktoś coś tam zrobił, może nas też zatrzymać. Taką historię czytałem, a to jest bardzo ciekawa historia autentycznego człowieka, który grał w taki amerykańską piłkę. I autentyczna postać, miał Todd na imię. I kiedyś grał w meczu i praktycznie był na czystej pozycji i miał tam zdobyć punkt. To jakaś była bardzo ważna sprawa. To chyba nawet nie była piłka amerykańska, tylko baseball, bo oni wtedy nie są tacy obudowani, bo ci w piłce to mają te kaski, to wszystko. Ale ktoś go tak sfaulował, uderzył go w głowę, uderzył w mur, że trafił do szpitala. Praktycznie mógł stracić życie, miał wstrząs mózgu. I to był absolutnie faul taki okropny. I on, no to zrujnowało mu karierę. To prawie, że doprowadziło go do śmierci. I za kilka dni, kiedy on odzyskał już tak świadomość i leżał w szpitalu, połamany,
głowa była najgorsza, bo to była kwestia właśnie tam, co z mózgiem, ale po kilku dniach już tam to powoli wracało. I przyjechał do niego redaktor gazety i rozmawiał z nim i powiedział mu takie zdanie, zapytał go, czy kiedykolwiek wybaczysz temu gościowi, który tak cię zaatakował? Nie fair, nie w porządku, nie okej, zrobił to tak po chamsku i prawie, że straciłeś życie. A on powiedział, już to zrobiłem, już mu wybaczyłem. A ten redaktor mówi, no nie żartuj, jak mu mogłeś wybaczyć? Jak mógłbyś wybaczyć człowiekowi, który prawie cię nie zabił i nie miał żadnego powodu, żeby to zrobić? Bo oczywiście punkt, czy coś tam, czy mecz, ale przecież to jest nic, żeby zabić człowieka. Przecież to było okropne. A ten człowiek powiedział tak, ja nie zrobiłem tego dla niego, ja to zrobiłem dla siebie. I pomyślcie, ja po prostu to ostatnio przeczytałem, byłem dotknięty. Jaki człowiek? On powiedział, ja tego nie zrobiłem dla niego. To wcale nie chodzi o to, że ja jemu, ja to dla siebie zrobiłem. Żeby normalnie w życiu funkcjonować, żeby normalnie żyć, żeby sobie wytyczać nowe cele i żeby dochodzić do nich. Bardzo fajny fragment z psalmu, przeczytajmy, psalm 66. Psalm 66. I werset 18. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał, lecz Bóg mnie wysłuchał, zwrócił uwagę na modlitwę moją. I tutaj psalmista mówi, gdybym knuł coś w swoim sercu, albo gdybym miał coś w zanadrzu, to Bóg by mnie nie wysłuchał, nie byłbyś mnie wysłuchał. Ale jednak Bóg mnie wysłuchał. A co to może być, że my coś mamy w swoim sercu? I czasami, czy jakoś łatwo nam to zrozumieć, że to jest kwestia jakiegoś ukrytego grzechu. Że to jest coś, co nie wyznaliśmy Bogu. To oczywiście tak może być. No ale w połączeniu na przykład z Ewangelią Marka, 11 rozdział, gdybyśmy teraz otworzyli, a zróbmy to, 11 rozdział i 26 werset. 11 rozdział i 26 werset, to jest napisane coś takiego. Bo jeśli wy nie odpuścicie i ojciec was, który jest w niebie, nie odpuści wam przewinień waszych. I w połączeniu z tym psalmem, zobaczcie, jakie to ma połączenie. Gdybym coś knuł w swoim sercu, Bóg nie byłby mnie wysłuchał. A tutaj jest napisane, jeżeli ja nie odpuszczę i ojciec nie jest w stanie mi odpuścić, to można by powiedzieć, że to, co mogę trzymać w swoim sercu, to jest niewybaczenie. I jesteśmy strasznie zdziwieni, albo niezwykle zniechęceni i tacy pełni nawet złości, jak to jest, że Bóg nie odpowiada jakiejś rzeczy, na jakiejś rzeczy. A prawda jest po prostu taka, że coś tam w swoim sercu możemy trzymać, nieprzebaczenie, niechęć. I dzisiaj jest kwestia, bo to jest nasza decyzja, żeby to zrobić nie dla tego kogoś. Bo można powiedzieć, nie wybaczę, bo mu się nie należy. Tobie się to należy. Wybacz dla siebie, żeby normalnie funkcjonować, żeby uwolnić jego, uwolnić siebie i normalnie żyć. Ja wierzę absolutnie, że Bóg ma dobre życie dla nas. Bóg ma dobre życie dla Kościoła, dla wszystkich wierzących absolutnie. I czasami są takie zwykłe, można powiedzieć, problemy z przeszłością, z rzeczami, które się dzieją. I one mogą być przeszkodą. Zdecydowanie one mogą być przeszkodą. Jeszcze raz mówię, te rzeczy się absolutnie dzieją. Te rzeczy są w naszym życiu i są dobrym wytłumaczeniem, ale nie powinny być wytłumaczeniem. Nie powinny być wytłumaczeniem. Nic, co się wydarzyło, nawet najgorszego w naszym życiu, nie powinno być wytłumaczeniem dla nas z jakiegokolwiek naszego złego postępowania. I to jest tylko i wyłącznie nasza decyzja. I pytanie, tak jak do tego chorego 38 lat, pytanie Jezusa dzisiaj dla nas będzie, czy chcesz być zdrowy, albo tak jak mówię w tym tłumaczeniu angielskim, czy chcesz, żeby wszystko było w porządku. Bo to jest twoja decyzja. Możesz wybaczyć,
albo wrócić do jakiegoś miejsca, albo odciąć się od jakiejś rzeczy, albo zgromić jakieś rzeczy, oddać Bogu jakieś rzeczy. To jest nasza decyzja, Twoja i moja. I Bóg tego na pewno nie zrobi. Ale jak my to zrobimy, to Bóg będzie błogosławił. Amen? Amen. Super. Amen. Kochani, będziemy się modlić, dobrze? Mamy jeszcze troszkę czasu, ja mam nadzieję. I chciałbym, żebyśmy się modlili troszeczkę, żebyśmy wrócili do ewangelizacji. I pomodlili się o ewangelizację.